Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Emil Marecki z tej strony oraz Krzysztof Betkier. Komentarz Ekspres na żywo po meczu GKS Tychy z Tomil Olsztyn. Mecz zakończył się wyjazdową porażką olsztyńskiego zespołu 0-1. No niestety nie doszło do tego, co myślałem przed tym meczem, czyli do 3 razy sztuka, że tym razem z Tomil Olsztyn będzie mógł zapunktować na wiosnę. Przypomnijmy, tak, przegrana z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Mecz z Ruchem się nie odbył i teraz była ta trzecia szansa na to, by w końcu te pierwsze wiosenne punkty dla Stomilu zdobyć. Nie udało się. No, nie chciałbym tutaj mówić o pracy sędziego, jeżeli chodzi o ten mecz. Nie chciałbyś, ale... No, ale... Sporo żółtych kartek, no i ta czerwona kartka, druga żółta dla Kubania. Według mnie chyba niesłuszna, ale... Jednak. Pierwsza bardziej, ta druga jak najbardziej słuszna, jeśli chodzi o kontrowersję, to ta pierwsza żółta kartka, ale ja bym nie chciał zaczynać komentarza Ekspresu od tego znowu o pracy sędziego, no bo teraz to zupełnie nie wypada, bo jeśli chodzi o ostatnie spotkanie, no to jak najbardziej, no nie można było inaczej rozmawiać jak od decyzji Jarzębaka, a teraz, no niestety, oczywiście graliśmy w osłabieniu i to głównie zadecydowało o tym, że ten mecz przegraliśmy i o tym, że... No, sam Artur Siemaszko w ataku nic nie zrobi, no. Jak mieliśmy pretensje po ostatnim meczu, tak teraz po tym nie można mieć do niego pretensji, bo byliśmy osamotnieni. No, już nawet jak przegrywaliśmy 0-1, to zespół nie miał pomysłu i nie wiedział, jak zrobić tą jedną, jedyną akcję w tym meczu, żeby doprowadzić do remisu. Zresztą sam Artur Siemaszko miał idealną sytuację do strzelania bramki, a tylko... No niesamowitemu refleksowi bramkarza GKS-u Tychy. Tyszanie zawdzięczają to, że nie przegrywali, tak? Bo to była naprawdę bardzo dobra akcja i świetny strzał Artura Siemaszki. No nie udało się. Tak naprawdę już w pierwszej połowie mogliśmy ten mecz przegrywać grając 11 po 11, bo Michał Leszczyński bardzo niepewny w tej pierwszej połowie. I tylko dzięki tutaj chłonnej głowie Pawła Baranowskiego nie straciliśmy bramki, gdzie tam przejął tą piłkę, która leciała już do pustej bramki, przejął i wybił i dzięki temu nie przegrywaliśmy 0-1 już po pierwszej połowie. No tak, zapalnik mógł już w tej pierwszej połowie skrzywdzić Stomil, tak to możemy nazwać. I faktycznie 23 minuta i wynik byłby otwarty. No co jest najważniejsze, że Stomil do momentu wyrzucenia Kubania z boiska przez sędziego był równorzędnym partnerem na boisku dla GKS-u Tychy, a ja bym nawet stwierdził, że miał optyczną przewagę i lepiej wyglądała gra Stomilu niż GKS-u tak, Tychy. Tak naprawdę przez cały mecz był mocno wyrównany i spotkały się dwie drużyny, które, no, które walczą o utrzymanie w tej lidze i to było widać, dużo, dużo walki, no, sędzia kartkował więcej 100 mil, to prawda. Tutaj praktycznie każda akcja była przerywana. Nawet była taka jedna akcja w drugiej połowie, gdzie sędzia powinien dać przywilej korzyści. Może Stomil by to jakoś inaczej rozegrał, ale zatrzymał tą akcję od razu, rzut wolny. Ale Stomil stałych fragmentów, tak jak w rundzie jesiennej, no jakoś to tam może po tych stałych fragmentach było bramki, no teraz w tych dwóch ostatnich spotkaniach nic nie potrafił. Tak, wydawało się, że te stałe fragmenty gry, bo kilka ich było w tej drugiej połowie, jednak no, tak do końca Stomil Olsztyn nie cofnął się, nie zamknął się na własnej połowie, chociaż przez większość drugiej części spotkania jednak przeważali przy piłce Tyszanie. I albo za krótkie te dośrodkowania, albo przestrzelone. No, jeszcze mają nad czym pracować zawodnicy Kamila Kieresia, bo tak może być do końca rundy i te stałe fragmenty mogą zaważać na wynikach meczów. Siła ofensywna, szczególnie w drugiej połowie, praktycznie nie istniała. No, trener Kamil Kieresz w pierwszej połowie, na początku drugiej połowy zdecydował się na zmianę taktyczną. Zdjął Ramireza, no, który jest zawodnikiem ofensywnym. No, nie radzi sobie jakby w defensywie. No, tutaj słuszna zmiana, wprowadzenie tutaj Jakuba Musakowskiego, ale na przykład, gdy już przegrywaliśmy 0-1, na boisku pojawił się Adrian Karankiewicz za Pawła Baranowskiego, no a dlaczego nie Mateusz Mętlicki, napastnik, gracz ofensywny?
Może on by z Arturem Siemaszko tutaj mógł więcej coś zrobić z przodu. A tak wprowadziliśmy zawodnika, który owszem, dużo walczy, może by coś z siebie postawił w fragmencie, ale my po tych stałych fragmentach no, mieliśmy ich kilka i nie potrafiliśmy nic z tego zrobić. Na przykład tu dla mnie ta zmiana jakby nie była tam. Ale też trzeba obiektywnie stwierdzić, że Karankiewicz no, nie pokazał się za bardzo na boisku. No, pierwsze co zrobił to załapał żółtą kartkę za swoją spóźnioną interwencję, tak? A później już nic wielkiego nie pokazał w tak, tym meczu. Na pewno miał wejść na boisko, tak, a pewnie możemy się tylko domyślać, po co wszedł, tak? No bo nie wiemy, co siedzi w głowie trenera Kamila Kieresia, no ale miał pewnie wejść i zrobić wszystko, żeby nie stracić tej drugiej bramki. I może uda się strzelić coś po stałym fragmencie gry. No, a mi brakowało... Co ten kreatywny odbiór piłki miał robić, tak? I mi brakowało tego, że z tą nie ruszył. No nie ruszył. 0-1 nie ruszył, kompletnie nie ruszył do przodu, żeby odrobić te straty. Bo jeżeli rozumiem, że była tak taktyka przy 0-0 i gdzie gramy w dziesiątkę, no robimy wszystko, żeby nie stracić tej bramki, bronimy się za wszelką cenę. Okej, rozumiem, punkt w takich okolicznościach bardzo cenny. No ale nie udało się. No i Jakub Musakowski przegrał ten pojedynek z Kamilem Zapolnikiem, który zapłacił też zdrowiem przy strzeleniu tej bramki. No zdarza się, no ta przewaga GKS-u Tychy rosła z minuty na minutę. Straciliśmy tej bramki, no i trzeba jakoś ruszyć. No tak, bo to jest wszystko jedno, czy przegrywasz 0-1 czy 0-2, no przecież chodzi o punkty, tak? Bo to musimy zbierać, a nie bramki. Dokładnie i tego pod koniec meczu mi zabrakło. W ogóle w tych ostatnich dwóch spotkaniach z Tomilą, ja nie wiem, czy stworzył sobie jakieś klarowne te sytuacje. Mam przed oczami tą akcję, gdzie Grzesiek Lech podawał tam do Artura Siemaszki. No i w dzisiejszym spotkaniu ten strzał Artura Siemaszki. Tak, no to raptem dwie takie bramkowego. Akcje ofensywne na dwa spotkania wyjazdowe, no to jest za mało, żeby marzyć o zdobyciu chociaż w którymś spotkaniu kompletu punktów, czy nawet remisu, jak jeżeli chodzi o mecz tutaj z GKS-em Tychy, który oczywiście walczyliśmy w dziesiątkę, ale to nie może być żadnym usprawiedliwieniem, jeżeli chodzi o tą grę ofensywną, bo głównie tego mi zabrakło pod koniec drugiej połowy. Mamy też, jesteśmy ciekaw opinii widzów portalu sportegit.pl. Jak wy widzieliście to spotkanie? My z Krzysztofem oglądaliśmy też w telewizji. A wy jak wy widzicie to spotkanie? Zapraszamy tutaj do dyskusji. Zaraz będziemy o tym rozmawiać i odpowiadać na wasze pytania. Bo to jest ten komentarz ekspres na żywo. Jakub Bomber, pierwsze pytanie. Dlaczego Kamil Kieresz nie wpuścił Szywacza na lewą obronę na GKS? No, dlaczego tego nie zrobił? Ogólnie dlaczego nie zabierając tego zawodnika, nie wiemy, no ale miał do wyboru trzech zawodników, którzy grają na lewej stronie. Kubań, Musakowski i Szywacz. Zabierać trzech obrońców o takich predyspozycjach, no to rzeczywiście z kogoś musiał zrezygnować. Zrezygnował z Szywacza i go nie było dzisiaj w 18 meczu, dlatego się nie pojawił później w drugiej połowie. Miał do wyboru Szywacz Musakowski, pojechał Musakowski, dlatego on wszedł nie za Kubanie, bo Kubań wyleciał z boiska, a wszedł za Ramireza. Tak i tak naprawdę ten mecz pokazał, jaką Stomil ma ławkę, nie uważasz? Bo te zmiany, które nastąpiły, to oprócz właśnie tej zmiany mocno wymuszonej Musakowskiego, no to Czy coś dało wejście, nie wiem, Tomka Zająca za Piotra Głowackiego, albo tak jak wcześniej mówiliśmy, Karankiewicza za Pawła Głowackiego? No niewiele zmieniło, tak? Niewiele zmieniło. Tomek Zając się nie pokazał, dwa razy nerwowe interwencje, tam próbował wymusić raz rzut karny, tak? Niby dobrze się zastanawiając, wszedł w pole karne, podjął dobrą decyzję, no ale później już to wykończenie akcji słabiutkie. No nie mieliśmy skrzydłowych, no Piotr Głowacki, słabe spotkanie, no słuszna zmiana. No ale wchodzi Tomek Zając, który nie robi żadnej różnicy. Ale to też było widać w rundzie jesiennej, w sparingach, że Tomek Zając nie dawał żadnego wzmocnienia, nie dawał żadnej różnicy na boisku. No jedynie co Mętlicki był tym ofensywnym zawodnikiem. Może jego trzeba było wpuścić i... Nawet na skrzydło. No nie, jego na atak, a cofnąć Artura Siemaszko, który już grał na skrzydle, chociażby w tym ostatnim meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała. No może masz rację, że to tak mogło wyglądać. No nie jesteśmy trenerem czy trenerami, nie my ustalamy te sprawy. No my dyskutujemy sobie, no jakby to mogło się inaczej potoczyć, no wiadomo, że odpowiedzialność za to wszystko bierze trener
Kamil Kieryś, nie ja, no dyskutujemy tutaj, też jesteśmy ciekaw waszej opinii, ale tak to reasumując, to takie proste pytanie, Krzysztofie, dlaczego dzisiaj przegraliśmy? Nie można powiedzieć, że przegraliśmy, bo byliśmy słabszym zespołem, bo tak naprawdę byliśmy równorzędnym zespołem, jeżeli chodzi o porównanie obu drużyn Stomilu i GKS-u Tychy. Przegraliśmy, bo nie potrafiliśmy stworzyć sytuacji ofensywnej. To, co ty mówisz od początku teraz komentarza ekspresji, to taka jest prawda. Nie potrafiliśmy wyjść z dobrą kontrą i nie i przy sprzyjających okolicznościach zawodnicy Stomilu nie potrafili zachować chłodnej głowy, czy przed szesnastką, czy w szesnastce przeciwnika, bo zauważ, nawet jeżeli dobrze przerywał akcję gospodarzy Marcel Zieman, bo parę razy takie przechwyty mu się udały, bardzo fajnie powalczył, czy z Grzeszczykiem, czy z innymi zawodnikami GKS-u Tychy, wychodził z kontrą, przebiegał te 30-40 metrów i nagle zwalniał. A koledzy tak jakoś nie potrafili się dołączyć do tej szybkiej kontry. I co zwróciło moją uwagę, po dobrym wyjściu do tego kontrataku, niestety później słabe podanie, te otwierające, te które miało wprowadzić, nie wiem, albo Grzegorza Lecha, albo Artura Siemaszkę w szesnastkę i w miejsce, z którego ci zawodnicy mogliby oddać strzał, no tego brakowało. Brakowało i to jest plus do tego, że nie zdobywamy tych punktów, chociażby w tym spotkaniu, tak? Osamotnio no Artur Siemaszko no nie mógł za wiele podziałać w tym ataku, no był to dla niego naprawdę ciężkie spotkanie, jeszcze przez całą drugą połowę graliśmy w osłabieniu. Na pewno nie ja na pewno nie, właśnie nie chciałbym tutaj mówić, że przegraliśmy przez sędziego, bo wykartkował nam drużynę. A ja bym na chwilę właśnie wrócił do tych kartek i może nie do samych kartek, tylko do bohatera tych dwóch żółtych kartek, czyli Łukasza Kubania, bo do momentu opuszczenia boiska, jak go ocenić? Bo ja uważam, że zagrał fajne spotkanie, było widać taki spokój, doświadczenie w tej ekstraklasie, dobry przechwyt piłki, fajne przerwania, ale i spokój w rozegraniu, wyprowadzaniu tej piłki, nie wywalanie na tak zwaną pałę, tylko rozejrzał się, zrobił zwód, tak, zwiódł jednego czy dwóch zawodników rywali i dobrze, dokładnie podał piłkę i to wyglądało fajnie. No tak, do tego momentu tej drugiej żółtej kartki, naprawdę, no można ocenić po tych 45 minutach na ten moment, że jest to wzmocnienie Stomilu i na pewno w następnym spotkaniu wybiegnie od pierwszej minuty. To nie możemy wątpić. No, na pewno zagra w następnym spotkaniu, bo to było dwie żółte kartki, więc się nie pauzuje jakby, bo to było czerwona po dwóch żółtych kartkach. I w następnym meczu nie zagra Grzegorz Lech. Drugą, czwartą, żółtą kartkę. Nie zagra Grzegorz Lech, ale wraca Wiktor Biedrzycki. Czyli co, ktoś do towarzystwa, że tak powiem, Wiktorowi Biedrzyckiemu w środku i Ramirez na klasycznej albo prawie klasycznej dziesiątce. Bo tak mówimy w następnym meczu, bo tak naprawdę decyzji jeszcze o tym nie ma, czy mecz z Olimpią Grudziądz się odbędzie, ale wszystko na to wskazuje, że Stomil złoży wniosek, jak już tego nie zrobił w piątek i ten mecz z Olimpią Grudziądz zostanie przełożony na inny termin, ponieważ do reprezentacji młodzieżowej U21 rocznik 97 powołano dwóch piłkarzy z Stomilu, Artura Siemaszkę i Ernesta Dzięcioła. I mam nadzieję, że PZPN tutaj nie powie: halo, halo, a Ernest Dzięcioł w ogóle u was nie gra, nie gra w 18 meczowej. To jaki to wniosek, że nie możecie grać? Bo przyda się ta dłuższa przerwa w związku z tym, że Polski Związek Piłki Nożnej kazał Stomilowi tutaj złożyć wniosek o to, żeby przenieść te spotkania, tak? Że w Olsztynie już nie możecie grać, bo nie może się powtórzyć taka sytuacja jak z meczu Ruchu Chorzów, że trzeci raz murawa jest nieprzygotowana. No i Stomil jest zmuszony grać w Ostródzie, a tego tak w parę dni nie da się załatwić. Na to potrzeba troszeczkę czasu, tak? Żeby prezes tego klubu pojechał do pewnie zapewne burmistrza Ostródy, porozmawiał, tak? Chcemy grać u was, mamy taką sytuację, a nie inną, dogadać się. Trzeba sprawdzić, czy tam nie ma żadnego zadłużenia wobec Ostródy, ale chyba jest spłacone, bo Stomil musiał tu ten stadion Sokoła przedstawić jako rezerwowy, tak? Nie jako rezerwowy, tylko jako tam
tam mieliśmy w ogóle grać od początku jesieni, tak? Tylko ta akcja z malowaniem płotu, całe przygotowanie, no, zrobiło tak, że gramy w Olsztynie. I na pewno jeszcze nie było żadnych rozmów w tej sprawie i myślę, że zaczną się w poniedziałek, no bo są skazane na tą ustrudę i kto wie, czy to już nie do końca tej rundy wiosennej będą w roli gospodarza grać w Ostródzie. Igor Naleśnik pisze, że niech Stomin niech szuka napastnika. No i gdzie go ma szukać w tym momencie? Kogoś z podwórka, żeby tak odzgłosić piłkarza, tak? No nie da się, tak? Okienko jest zamknięte, a tych, którzy nie grają, no to jakiegoś zawodnika, który nie przeszedł żadnych przygotowań, no ja sobie tego nie wyobrażam, chyba że faktycznie, nie wiem, z zagranicy ktoś, no ale to bez przesady. W tej chwili musimy opierać się na tym, co mamy. No chyba że Kamil Kieres coś wymyśli, a propos ale tego... Ale ta kadra jest szeroka. No, no jest szeroka, tak, tylko... Na tyle jest ta kadra szeroka, że jutro Stomin zagra sparingowe spotkanie z czwartoligową Mrągowią w Mrągowie. I tutaj piłkarze, którzy dzisiaj nie zagrali, będą mogli zachować rytm meczowy. No tak, jak rozmawiałem w czwartek z trenerem Kieresiem, on mówi, że to jest bardzo ważne, szczególnie, że kroi się tutaj przed Stomilem ciężki miesiąc kwiecień, ciężki miesiąc maj, bo tych meczów ze względu na przełożenia spotkań, ze względu na zaległe spotkanie z Wigrami Suwałki, no będzie gęsto od tych spotkań w tygodniu, więc ci piłkarze muszą zachowywać formę, a widać już, że za chwilę pojawią się kolejne pauzy za kartki, na pewno, tak, bo Stomil jak będzie w takim tempie łapał żółte kartoniki, no to za chwilę może nie mieć podstawowej jedenastki. No, oczywiście żart, no bo zobaczymy, jak to będzie tak naprawdę wyglądało. I ci piłkarze, którzy ewentualnie mają wchodzić na zmianę, muszą być w formie. No, ja jestem ciekaw, jak po tej długiej chorobie odbuduje się Tomek Zachorski, tak, bo w sparingach strzelał. Ciekawe, jakby to wyglądało w meczach ligowych. No i ciekawe, jak z formą tańczyka, tak? Bo... I to jest bardzo ważne pytanie, bo to jest piłkarz, który nadawał ton grze Stomilu na jesieni, a teraz go po prostu nie ma. Nie ma, no w sparingach, pamiętam, w sparingu z Chojniczanką, no wypadł naprawdę bardzo słabo i fizycznie jakby chyba odczuwał trudy tego okresu przygotowawczego jako jeden z nielicznych. I teraz znowu go nie było w 18 meczowej. No zobaczymy, jutro będziemy w Mrągowie, będę ja, zobaczymy jak zaprezentują się piłkarze, którzy nie załapali się do 18 meczowej i zagrali te kilka minut w dzisiejszym meczu. W Mrągowie można podjechać do Mrągowa, no z Olsztyna jest to bliziutko, pół godziny drogi, tak naprawdę jak się już wyjedzie na tą nową trasę, można zobaczyć piłkarzy na żywo, jakie rezerwy drzemią w Stomilu Olsztyn. Powoli kończymy nasz komentarz ekspres na żywo, to taka forma komentarza, gdy będziemy rozmawiać ze sobą. Mamy też za nadrzut zaproszenie gości, między innymi po ostatnim meczu z Ruchem Chorzów był zaproszony Piotr Gajewski z portalu 2-0, ale no, że mecz się nie odbył, to nie nagrywaliśmy tego komentarza. Tak więc nie martwcie się, bo niektóre komentarze będą na żywo, niektóre będą nagrywane w tradycyjny sposób. A tu czekamy na kolejne pytania, czy Paweł Abbott żyje, jutro sprawdzimy i będziecie mogli się dowiedzieć. No z tego, co mówił trener Kamil Kieresz, to właśnie oprócz Tomasza Zachorskiego, który zmaga się jeszcze z tym przeziębieniem, reszta zawodników jest zdrowa, normalnie trenuje. W jakiej są formie, no, to tak jak Emil powiedział, będzie można się o tym przekonać jutro. Ta podstawowa jedenastka, w jakiej była formie, to można było dzisiaj zobaczyć w Tychach. No i podsumujmy. 3 mecze, 0 punktów. Bardzo... No, 3 miały się odbyć, 2 rozegrane. 2 rozegrane, 0 punktów. I będzie bardzo ciężko. No to już cały czas wiemy, że będzie... Bardzo ciężko, to mówiliśmy, że bardzo ciężko będzie już przed startem, no teraz będzie bardzo, bardzo ciężko tych punktów
nam potrzeba. My ich po prostu zwyczajnie w świecie nie zdobywamy. Jedyne pocieszenie po dzisiejszym weekendzie to, że przegrał Ruch Chorzów, że przegrała Pogoń Sielce, Bytowia, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, jeszcze zerknę wyniki i to jedyne pocieszenie z dzisiejszego dnia, tak? Puszczenie Połomice 1-1, Zagłębie Sosnowiec, Legnica 2-0, Wigry, Suwałki, Pogoń Sielce 1-2, Stal Mielec, Olimpia Grudziądz 2-1 z Bytowią, Bytów, no i Ruch Chorzów przegrał 0-2 z Podbeskidziem, no i to jedyne pocieszenie z dzisiejszej soboty. No ale tak, cała liga gra pod nas jakby, a my niestety nie potrafimy tych punktów sami wyrwać na boisku. Tak, ale to, jeżeli mamy czegoś szukać, no to jedynie to, że inne drużyny tracą punkty i także tutaj widzimy kolejnych kandydatów do obrony przed spadkiem. No my jesteśmy w strefie spadkowej ze stratą 3 punktów do Olimpii Grudziądz, ale my mamy to zaległe spotkanie z Wigrami Suwałki i miejmy nadzieję, że z tą zacznie wygrywać spotkania u siebie, bo cały czas twierdzę, że może właśnie lepiej wygrać u siebie, przegrać na wyjeździe, mieć 3 punkty na 2 spotkania, zachowując ten rytm gospodarz, wyjaśnić, na przykład remisować 2 spotkania, ale to też takie kolejne gdybanie, kolejne szukanie pocieszenia w tej no, bardzo trudnej sytuacji. Jeżeli chodzi o piłkarskie, no to jeszcze jest to wszystko do uratowania, więc nie ma co dramatyzować. Inną kwestią jest organizacja w klubie. Tutaj trzeba dramatyzować i powtarzać na każdym kroku, że tak to ogólnie nie może wyglądać. Ja i tak jestem w wielkim szoku, że nie dostaliśmy tego walkovera, bo... Tak, zanosiło się, że jednak ten walkover było będzie. Było takie wielkie ciśnienie na ten stomień, żeby ukarać. Nikt nas nie chciał tak naprawdę... No, nikt za nami nie stawał, tak żadnej... Nie było tutaj jakby... Wszyscy przeciwko temu Stominowi, czy to dziennikarze Przeglądu Sportowego na przykład. No nikt... Wszyscy antystomić, wielkie ciśnienie za to, co tutaj się stało, tak? Ale no, Stomil. Z dnia na dzień te emocje opadały i też myślę, że to, że Stomil miał tam, z tego co nieoficjalnie się dowiedziałem, no, wynajął adwokata i ten też dużo pomógł w tym, że nie dostaliśmy tego walkovera, że było komu nas jednak bronić w tym Polskim Związku Piłki Nożnej i to, że jednak ta pogoda odwoływała też spotkania w innych miejscowościach, jak chociażby Chojnice, które jest kandydatem do awansu, tak? Mecz odwołany w Częstochowie, między innymi dlatego 100 mil dzisiaj mogliśmy obejrzeć w telewizji, bo odwołano te 2 spotkania i Polsat musiał szukać takiego rozwiązania, gdzie na pewno mecz się odbędzie. I ta, jak to niektórzy tutaj nazywają, dosadnie patologia w 100 milu. Brzydkie określenie, ale no niestety do daleko, daleko nam organizacyjnie do innych klubów pierwszej ligi i tylko boję się, że to z tygodnia na tydzień może wpływać też na formę zawodników, ale mam nadzieję, że będą potrafili się od tego odciąć i... No na pewno zrobią wszystko, tak jak Kamil Kiereś mówi, tak? Żeby nie narzekać i przekuwać te złe rzeczy w pozytywne myślenie, okay. Tak? No to piłkarze niech narzekają, trenerzy niech narzekają, a my mówmy jak jest, tak? No tak, żeby nie było, że narzekamy tylko, ale oczywiście jeden z naszych widzów mówi, że nadzieja umiera ostatnia. Tak, to prawda, że ta nadzieja umiera ostatnia i my wcale tu nie mówimy, że nie wierzymy w to, że Stomil się utrzyma w szeregach najspiejszej ligi. Natomiast chcemy mówić o tym już teraz, żeby później nie było za późno, tak? Trzeba mówić to już teraz. Trzeba się wziąć w garść. Żeby się nie obudzić z ręką w nocniku. Trzeba się wziąć w garść i... bo przed Stomilem ciężkie spotkanie. No ja już mówię, że w Łęcznej, tak? Bo zakładam, że tam między Olimpią Grudziądz się nie odbędzie. I tam też drużyna, która walczy o utrzymanie, zmiana trenera, Bogusław Baniak. Może być różne. I piłkarze, niech piłkarze z Stomilu wezmą się w garść, niech powiedzą sobie ostre słowa. No muszą to zrobić, muszą między sobą to ustalić, co muszą zrobić, żeby to spotkanie tam po prostu wygrać, bo już nie ma innej możliwości. Musimy w końcu zapunktować za 3 punkty. I czekamy jeszcze na ostatnie pytanie od naszych czytelników i kończymy ten komentarz ekspres na żywo. Krzysztof, tu akurat nie grano w Suwałkach, tylko... Chyba, że chodzi mu o ten mecz sprzed tygodnia. A, no chyba, że.
Czekamy, czekamy na Wasze pytania. Nie wstydźcie się, nie wstydźcie się, nie gryziemy. No dobrze, kończymy ten komentarz ekspres na żywo, nagrywany na żywo. Podkreślamy to, bo ten komentarz będzie także do otworzenia w portalu sportegit.pl. Będzie można napisać pod spodem komentarz. Jak tutaj pod swoim nazwiskiem nie chcecie za dużo z nami rozmawiać, to pewnie... No mamy pytanie jeszcze jakieś ostatnie? Obrona na następny mecz? Obrona na następny mecz. Jak my to widzimy, czy jaka wyjdzie? No zobaczymy, jaka wyjdzie. Natomiast myślę, że Buchholz, Baranowski i Kubań na pewno. Nie wiem jak z Tomkiem Wełnickim, bo jednak kilka błędów się dzisiaj mu przydarzyło. Kto za niego? Musakowski? Sołowiej? Jeszcze nie sprawdzany przez trenera Kieresia. Ty będziesz miał jutro okazję zobaczyć, jak to wygląda. Może Karankiewicz, chociaż dzisiaj Karankiewicz nie pokazał się z dobrej strony i no raczej nie dał sobie szansy, żeby wyjść w podstawowej jedenastce w kolejnym spotkaniu. I Siema czy Zachor w następnym meczu, kogo obstawiacie? No, myślę, że no na pewno zagramy na jednego napastnika i zagra Artur Siemaszko, jego miałem na myśli, bo dzisiaj kompletnie osamotniony w tych poczynaniach ofensywnych z Tomilu i myślę, że trener będzie na niego stawiał w tym spotkaniu. Ja bym, właśnie, jeżeli chodzi o to, co pyta Igor Naleśnik i o to, co ty mówisz, osamotniony Artur Siemaszko, ale cofnięty Grzegorz Lech na taką klasyczną ósemkę, to chyba nie jest jego pozycja. On się chyba jednak lepiej czuje bardziej z przodu, bo dzisiaj no niby więcej zadań defensywnych, z których lepiej gorzej się wywiązywał, ale jednak Grzegorz Lech ma tą umiejętność, że rozrzuca piłki, umie podać fajnie i dać dobre podanie prostopadłe. Dzisiaj u niego tego zabrakło, bo przed nim był Ramirez i dwa czy trzy razy widziałem, jakby Grzegorz Lech chciał iść do przodu i gdzieś tam się z tym Ramirezem prawie że zderzył w jakichś tam sektorach boiska, także może tutaj jest jakiś problem. No tak, no bo trener to mówił nam w naszej rozmowie, tak? Że no nie miał tego, bo jak Grzegorz Lech złapał kontuzję, to Ramirez był zdrowy, Ramirez w okresie przygotowawczym, Ramirez złapał kontuzję, to Grzesiek Lech był zdrowy i nie mógł jakoś ich wkomponować w tych sparingach na ten. No tu taką wybrał opcję, tak był chyba nawet przymierzony do meczu z Ruchem Chorzów, no już były dwa spotkania, gdyby tak zagrali. Muszą się dotrzeć, jeżeli chodzi o to. No, a Grzegorz Lech najlepiej to sobie radził, gdy był w ataku. Wtedy miał największy za trenera Jerzego Budzika, wtedy miał największe statystyki. No dobrze, kończymy komentarz ekspres na żywo. Będzie do tworzenia już niedługo w portalu sportegit.pl na platformie YouTube. Dziękuję serdecznie, że byliście z nami i do zobaczenia po kolejnym spotkaniu z Tomilu Olszyn w pierwszej lidze. Dziękujemy, do zobaczenia.